Panie, panowie, cicho. I tutaj jest jeszcze jedna postać w pierwszej fazie, która może zostać podjęta przez Piast Gliwice. I co to może być? Dlatego, że mówisz kontrze na Atroxa? Mówisz tak, że wcześniej mówiłeś o wielu innych pikach, które mogą zostać podjęte? A ciekawą opcją wydaje się Wiktor na przykład? Wiktor na topa z pewnością mógłby... Tylko nie wiem, czy z nimi Wakim gra. Jeżeli tak, to Wiktor dorzucony do tej Zai i Rakana oznaczałby prawdopodobnie wygraną linię, chyba że przenieśliby Atroxa do Matisława, w co wątpię. Atrox nie wydaje mi się Matisławową postacią, a z drugiej strony może to jest to nowe oblicze Matisława. Sion top. Dla Miwaka. Wiesz co, to ja, też jest miwakowy wybór. Ja uważam, że to tak się skończy, że możemy tutaj tworzyć naprawdę dziwne historie, a skończy się po prostu na Sionie na Górnej Alei. Tristana. Ciekawy wybór, bo no właśnie, bardziej zawierzasz tutaj temu późniejszemu etapowi gry swoją silną stronę. Masz oczywiście Atroxa w razie czego tutaj do przytrzymania wczesnego środkowego. I tutaj, jeżeli RCX Team decyduje się na defensywną linię, a to zasugerowali tą skalującą Tristano, to może jakiś Tahmkent, może Morgana, coś w tym guście. No właśnie, jest ta Morgana przeciwko Rakanowi, bardzo dobry wybór. I to jest takie... trochę ucieczka, bo z jednej strony masz Tristanę, która skaluje i nie jest najlepsza przeciwko Zai, bo jej odskoki jesteś w stanie łatwo ściągnąć piórka, zanim cała animacja odskoku zostanie użyta, a z drugiej strony jest Morgana, która jest supportem zasięgowym i zapewnia tutaj nieco więcej obrażeń, więc nie wiem, jak ta linia będzie się do końca toczyć. Zakładam, że Dambai i Blue 45 będą mieli presję, ale potencjalnie myślę, że RCX Team również ma tutaj narzędzia do rywalizacji. Kamil, bardzo ciekawy wybór Tech w tym speak. Momencie. Oczywiście, zgadza się. Nie spodziewałem się, że tutaj podejmą agresję. Raczej spodziewałem się dużo bezpieczniejszych, bardziej wytrzymałych postaci na górze i dżungli, ale to na pewno forsuje do wykluczenia Galio, jeżeli chodzi o RCX Team. Raczej tutaj nie chcieliby tego połączenia otwierać. I z jednej strony się z tobą zgadzam, bo myślę, że Galio byłby bardzo... A z drugiej... Nie wiem, tego, że naprawdę był idealny hero. To być może RCX Team. Tylko... Będą jakieś i Hossi skończy oczywiście na koniec dnia z Ryzem. Z Ryzem. To, jeżeli tu nie zobaczymy bana na Ryza, będę mocno zdziwiony, bo za każdym razem, kiedy ta postać jest dostępna, on ją bierze. Tak, tak. I pamiętamy naprawdę kilka ładnych zagrań. No Galio wykluczony, tu się aż prosi. Daniel, ty dzisiaj normalnie masz takie ratio predykcji, że jestem pod wrażeniem. Dawid też widziałem po minie, że naprawdę jest pod wrażeniem jak najbardziej analitycznych dla niego. Ja się czuję tutaj trochę jak taki nygus w szkole, bo ty jesteś takim wychowawcą, Daniel jest takim grzeczniejszym kolegą, a ja jestem tym dzieciakiem, co siedzi w tylnej ławce i się kiwa na krześle. No ty, ale masz akurat i mamy bardzo łatwą broń, jeżeli chodzi o przywracanie rygoru tobie, czyli możemy się po prostu śmiać z Korei. Zoe podejmowana przez RCX Team. I już mówię dlaczego, bo widziałem ostatnio zagranie Matisława, który stwierdził, niedługo będzie baw Zoe, sprawdziłem jak się w tym momencie trzyma. I tam w zasadzie od 100% do zera zbił wspomagającego drużyny przeciwnej, ale jednak wiecie co? Sztandar polski, korki. Czym mógłby to nas zaskoczyć, Mateusz? Jest korki! Pierwszy raz w dzisiejszych rozgrywkach, jeżeli chodzi o Polskę, jest to naprawdę typowy wybór. Niestety Tomasz na chwilę nas opuścił, ale widzimy Korkiego, który na polskiej scenie jest dosyć popularnym pikiem. Siema, MC Fake. Jest korki dla RCX. Mamy również podjętego Xinza od Lifona. Jest to dobra, solidna postać, która nieźle radzi sobie na Kamil. W tym czasie... Mam nadzieję, że produkcja za chwilę cię pokaże. Jesteś absolutnym MC, absolutnym szefem z tym mikrofonem. Dobrze, ale wróćmy do wyborów bohaterów. No tak, Kamil. Właśnie, polski Kazix, polski Korki. To są bardzo charakterystyczne wybory dla naszej sceny. Występują i tu, i tu. Agresja ze strony Ipona Xin Zhao, również jestem zadowolony. I
chyba jednak R6-Team wychodzi z tego draftu nieco do przodu. Ten Korki tutaj będzie czynnikiem X, myślę, bo Matisław wiemy, że potrafi bardzo dobrze grać tą postacią. Co więcej, jest ona dość solidna na Syndrę. Jesteś w stanie wysustainować jej wczesne obrażenia. Co więcej, dorzucasz potem poskramiacz duchów, ten Hexdrinker, który sprawia, że jesteś w stanie przeżyć jej umiejętność ostateczną i szybko odpowiedzieć ogniem. I to dość dosłownie, bo Korki wyrzuca z siebie rakiety, jakbyście nie wiedzieli. A jak oceniasz szanse tutaj poszczególnych zespołów? Jeszcze nie grali w Korei na tym patchu. Myślę, że wyproszę cię stąd zaraz. Piast Gliwice eSports zdecydowanie ma kompozycję, która może szukać dużo rzeczy w early game'ie. Zajara Khan duet, który z pewnością będzie pushował. Do tego Syndra przed tym Hexdrinkerem, przed jakimś 8-9 poziomem dla Korkiego. Myślę, że na środku będzie sytuacja relatywnie równa, ale zastanawiam się najbardziej top lane. Nie wiem, czy Kamil jest w stanie wygrać bezpośrednio 1-1 z Atroxem. Dlaczego? Bo po szóstym poziomie po prostu Atrox ma 2 życia. I to jest OP, nie oszukujmy się. Okej, okay, mamy tutaj... I też starcie dwóch ciekawych trenerów, bo z jednej strony Navy, ta młoda szkoła, i z drugiej strony ten, który dobra, ma cały czas łatwo komentatora. Dobra, predykcje predykcjami, ale Tomek musi tutaj zejść jakimś ostrym rymem. Nie mam przygotowanego rymu, ale jeżeli chodzi o mnie, dzisiaj 3 na 3 predykcje trafione. Ostatnią, którą zaznaczyłem w naszych przewidywaniach była R6-Team. Zostanę przy nich, aczkolwiek widzę tutaj spore szanse. Dobra, przechodzimy do komentatorów. W tym momencie ja mam przygotowane przejście, schodzimy na komentatorów. Cyk, zejście. Hokus pokus, czary mary, ostatnią gierkę właśnie gramy. Fryderyku, ostatni mecz. Pierwszego dnia Ultraligi. Czy to już można mówić o podsumowaniu jakimś pewnym? Tak, dziękuję bardzo. Nie no, oczywiście jeszcze tutaj przed nami ten ostatni mecz. Ciekawy, bo Piast Gliwice eSports, jak i R6-Team dopiero wkroczyły w świat League of Legends, ale można by powiedzieć, że obie ekipy mają tutaj w swoim składzie znanych zawodników, prawda? Całe ADIV przychodzi do składu Piast Gliwice eSports, a przecież gracze, jak i trener w R6-Team, to nie są przecież nowi ludzie na scenie, więc no mamy ciekawe połączenie nowości, jak i zainwestowania we sprawdzone pomysły, więc no ja jestem mega ciekawy, jak ten mecz wyjdzie. Czyli taki renesans polskiego e-sportu, gdzieś odrodzenie? Wiesz co, fajnie to wygląda, fajne drużyny. Ja chyba tutaj przychylam się jednak do Kackosa i spółki, bo jest Korki. Ach. I ja uwielbiam Matisława na Korkim, zresztą przypominam, że przecież gdy on występował w barwach Wisły Płoc przeciwko Illuminar, to naprawdę na Korkim robił robotę. No, będzie miał okazję teraz jeszcze to udowodnić Matisław razem z Korkim. Szanowni Państwo, ostatni mecz dzisiejszego wieczoru R6T przeciwko Piast Gliwice eSport. To było dosyć klasyczne zagranie ostatnimi czasy z tym Rakanem i tym wejściem. Bardzo niestandardowa sytuacja, gdzie mamy Morgany i Tristany na dolnej linii, ale Raxo to jest jego ulubiona postać. Więc z jednej strony Morgana nie jest teraz grywana, ale to jest ulubiona postać Raxo. I to mnie bardzo ciekawi, bo to jest takie wejście w stronę Awahira w strefę komfortu. Ale jeszcze tutaj Marina ma kilka pytań, więc przekazujemy jej na chwilę głos. Halo, halo. A obok mnie Michał Awahir Kudliński. Słuchaj, czy Matisław jest teraz najlepszym Korkiem w Polsce? Mam nadzieję, że udowodni chociażby w tej gierce. Gra naprawdę agresywnie i rozumie, że Korki to nie tylko siedzenie na midzie przez 70 minut i liczenie na 6 przedmiotów, ale że trzeba czasami zejść, wykorzystać paczki i przede wszystkim dać łupnia w teamfightach. Do tego jest ten champion. Bot. Drużyna przeciwna ma całkiem silny ten bot. Jak sobie Raxo z Reniferem poradzą? Myślę, że na spokojnie. Tristana jest raczej czempionem, który jest łatwy do zagrania, bardzo dobrze skaluje. Chcieliśmy się upewnić, że mamy te postaci, które wraz z kolejnymi minutami nie będą osłabiały się, no i przede wszystkim będą czuły się komfortowo na tych postaciach. Mamy Morganę, która kontruje Rakana. Przewidywaliśmy, że tutaj Xayah Rakan pójdzie i oddany Atrox, więc to jest scenariusz draftu, który był omawiany. Super. To my już w takim razie wszystko wiemy. Jesteśmy gotowi, żeby przejść do gry. I wszystko wiemy, jak mówi Marina, druga minuta ostatniego spotkania, ale to zawsze Summoner's Rift weryfikuje, czy Matisław właśnie z tym Korkiem sprawdzi się. Hosti z Syndrą, no, może być ciekawie. No dobrze, zobaczmy. I pan tutaj na krabie, klasyczne zagranie. Ja bym bardzo chciał, żeby ten duet R6 przepychał przeciwników, bo jeżeli już bierzesz coś niestandardowego jak Morgana,
to musisz udowodnić, że to było to. I ja bardzo długo przysłuchiwałem się Awahirowi tutaj w tym naszym klimatycznym, kameralnym studio, bo jednak jestem w stanie usłyszeć tutaj z naszego pięterka, co mówią trenerzy. Mhm. I no właśnie, tutaj Awahir cały czas uspokajał sytuację, wziął komfortowe postacie, jak na przykład Nota Morgana, Matisław Korki, Renifer też przecież na Tristanie bardzo często grał. Czyli Ipon to wziął? No? Wow. Czyli no, dwa tak. Kraby? No, Rybson nie może być z tego zadowolony. I wiem, że to jest zawodnik, który potrafi skakać na krześle z radości, ale czy będzie skakał na krześle, kiedy w ten głupi sposób traci po prostu tego kraba? No, widzieliśmy przed chwilą, że minę miał nie tęgą, bo już Ipon z przewagą. To na pewno. Ten krab dodatkowo już 10 klipów również oddalił się od swojego oponenta i teraz mamy wejście na dolnej alei. Widzimy, ile Blue tutaj robi presji. Raxo zupełnie bez many, to jest dla niego błyskawiczny sygnał do agresji. No tak, przypominamy, Raxo, jeden z lepszych zawodników polskich niespodziewanie, jeżeli chodzi o wynik na ostatnim turnieju europejskim EU Masters, gdzie w barwach greckiej drużyny Panthakinios, no ta wiesz, od sportu, prawda? Mm-hmm. Tak jak to u nas bywa. Naprawdę nieźle się pokazał, wszedł do tej fazy eliminacyjnej i tam oczywiście możemy powiedzieć, że sam zagrał bardzo ładnie i naprawdę jestem bardzo ciekawy, jak tutaj wypadnie. A tutaj, proszę bardzo, był zauważony Ipon. Ale zobacz, jak on sobie świetnie z tym poradził Hosti, błyskawicznie odepchnięty Xing Zhao i Matisław wciąż sam. Mam wrażenie, że nieźle tam działa Syndra na niego, przynajmniej w tej początkowej fazie gry. Przede wszystkim to cały czas jest widziany Ipon i on chyba nie docenia tutaj tej wizji przeciwnika. I cofa w dżungli. No dobrze, będzie pierwszy cofnięcie tutaj Ipona. Powiedziałbym, że jednak dla niego in plus tutaj te pierwsze zagrania i poziomy w dżungli, bo w biegzie jest, jest do przodu w poziomie, mhm. Sam widoczny, ale skapnął się. Cofnął do bazy i teraz zresetował swoją pozycję. No jest wejście teraz ze strony Blue, najprawdopodobniej na kragi. Tam, no trochę mnie dziwi, że nie wchodzi na te kragi. To jest to standardowe zagranie, że teraz wchodzimy na kragi i stawiamy tam wizję. A tutaj kwiatek użyty. W tym momencie Piast Gliwice pokazują, że tu są i Ipon chyba nie będzie sobie z tego robił większych problemów. Zobaczmy, zaczyna tutaj te raptorki. No i dlaczego w tym momencie Damba jest w stanie grać 1-2? On powinien czuć presję. Zobacz, Rybson chce się chyba zemścić za tamtego zabranego kraba. Razem z Blue robił sporo presji no, dodatkowo. No i Ipon to zabiera. Tak samo kraba, tak samo teraz raptorki. Sprzątnął mu sprzed nosa. Oj, Rybson widzimy już na ekranie, że chyba nie jest zadowolony z tego, jak się toczy na razie ta rozgrywka. No jeżeli robisz proaktywne zagrania, nie jesteś w stanie nawet wziąć tej nagrody, która ci się powinna należeć, to jesteś z tego bardzo niezadowolony, więc tutaj no naprawdę w tych małych szczegółach na razie można by powiedzieć, że Ipon ogrywa. Przypominamy, zawodnik, który wiele, wiele lat grywał na polskiej scenie i w cieniu. To on był w tej samej drużynie, gdzie był Jack Troll, który jeszcze niedawno na naszych ekranach gościł w fazie grupowej Mistrzostw Świata. To był kolega z drużyny, to mógł być Ipon, jakby trochę inaczej na tym świecie się jego losy potoczyły. Nie można też powiedzieć, żeby zrobił ogromnej kariery w Rosji, gdzie grywał. Więc no dla tego zawodnika Ultraliga jest wszystkim. Jest teraz dla niego szansą na pewno, żeby pokazać się szerszej widowni. No i zobaczymy, czy te szanse wykorzysta. Na razie idzie mu całkiem nieźle. Dwa razy zagrał Rybsonowi na nosie. No ale jak to się rozwinie? Tak jak mówisz, Xing Zhao, od niego oczekujemy, że w tych początkowych fazach gry będzie próbował coś tutaj osiągnąć. Kackos teraz ze stratą poziomu i jest podejście od Rybsona, to może być kluczowe. Ipon, to będzie raczej dobre dla Arcyx. Ale Rybson też osłabiony z czwartym poziomem tylko. Jak to się rozwiąże? Widzimy, że Kamil już brakowało many i musiała ratować się swoim flashem. Nieporozumienie. Kackos wszedł w Rybsona, Ipon w Simniwaka. Wydaje mi się, że jakby Ipon pogonił za Rybsonem, to byłaby łatwa eliminacja. Dla mnie spory błąd tutaj, to było do wygrania spokojnie przez duet Arcyx, przecież pozycyjnie znowu Ipon czyta przeciwnika, był w odpowiedniej pozycji, ale nie zgrali się tutaj chłopaki. I zapłacili dwoma błyskami, no to jednak spora cena, spory błąd z ich strony. Na razie strasznie naciska Hossi. Ciekawi mnie tutaj ten pojedynek. Matisław, można by powiedzieć, doświadczony zawodnik, grywał wcześniej w pompie. I zawsze mnie zastanawiało, wyciągnijmy Matisława z tamtego środowiska blok ekipy. Mm-hmm. Jak sobie poradzi? Jest wyciągnięty teraz Matisław z tej ekipy
I wiesz co, chyba trochę więcej się po nim spodziewałem. Był taki czas, kiedy naprawdę uważam, że Matisław to jest naprawdę silny zawodnik. Zrobiło się trochę cicho, ale moim zdaniem od czasu tego wystąpienia w Wiśle, no naprawdę znowu zyskiwał tutaj w oczach ekspertów. I czekam w takim razie tutaj, nawet na tej grze, na Korkim, po prostu bardzo dużo obrażeń na późniejszym etapie gry. Wiemy, że przecież Korki nie jest silny na tym etapie. Hossi to wykorzystuje, ma lekką przewagę stworak, najważniejsze, że miał przewagę w presji. Ale wiesz co, Plas Gliwice nic z tego nie dostali. Nie dostali raptorków, nie dostali żadnej przewagi w poziomie dla Rypsona. Więc nie wiem, trochę może pech dla nich. Niefortunnie na pewno się zaczyna ta rozgrywka. Wiadomo, że to jest ich pierwsze spotkanie, więc na pewno sporo stresu również. I pamiętajmy, że oni długo czekali na ten mecz tak naprawdę, więc musieli się wykazać wcześniej cierpliwością. Oglądali swoich rywali z ligi i teraz mają okazję. No ale pytanie, czy tej cierpliwości im starczyło? Dobrze, zobaczmy. Próba wyłapania w tym momencie Blue. Nie ma Hossiego. Ale nie wiadomo, czy Arcyx o tym wiedziało. Na razie, co mnie bardzo zastanawia, cały czas Blue schodzi na środek i nie wiem, dlaczego ten duet Raxo i Crenifer nie ma większej przewagi. Może za dużo on ich oczekuje. Tak naprawdę to jest dobra wiadomość, kiedy jesteś na równi przeciwko Xayah, Rakan, bardzo silny duet. Ale w sumie chciałbym, żeby nawet do przodu byli, tak? Non-stop. Blue jest przy środku. No nie może być tak, że Damba jest w stanie jeden na dwóch grać na równi. No i dodatkowo jeszcze Blue dzięki tym zejściom daje trochę czasu Dambajowi po to, żeby dostawał punkty doświadczenia, będąc samotnie na linii, ale to się wiąże zawsze z ryzykiem. Z ryzykiem, czy ten Kackos uda, przepraszam, czy Raxo zagra dobrą klatkę i już wtedy wiadomo, że Dambaj może być w tarapatach. No na razie mam wrażenie, że bardzo grzeczny ten początek, nie uważasz? Mhm. No oczywiście mogą być niegrzeczni na tej górnej linii. Zastanówmy się, dla kogo to jest lepiej. Arcyx chyba ma lepszy ten późniejszy etap gry. I Korki i Tristana to taka bardzo klasyczna kompozycja. Ale nie zabraknie im obrażeń magicznych? Nie, chociaż nie, z drugiej strony oczywiście nie ma tanka. Matisław ma bardzo dużo na tym Korkim. Przypominamy oczywiście też dużo obrażeń takich rzeczywistych, prawdziwych, to się mówi. No ale teraz większość obrażeń Korkiego to są magiczne. Po tych ostatnich zmianach nie będzie im brakować. Jest też Morgana, jak wspomniałeś, i też spodziewamy się, że Raxo w tej grze oczywiście złoży tę klepsydrę przeciwko Rypsonowi. To będzie dosyć skuteczny wybór. No więc w takim razie bardzo byśmy chcieli chyba zobaczyć Kha'Zixa w takim samym wykonaniu jak Bolszaka wcześniej podczas gry Wisły Płock. W takim razie na górnej linii, co się dzieje? Paczki zagrane od Matisława, wejście od Kackosa i zobaczcie, tu robi się bardzo gorąco, Matisław zgarnia pierwszą krew, a następny oczywiście w kolejności jest Sim Miwak. Jest jeszcze Hossi, ale on już nie będzie w stanie chyba jakoś rozwiązać tej sytuacji na korzyść. Może uda mu się utrzymać wieżę, w co wątpię. To będzie bardzo trudne zadanie teraz dla midlanera drużyny Piast Gliwice. Jest bardzo duży wave minionów również i widzimy, że Ipon razem z Kackosem naciskają coraz mocniej. On ma do dyspozycji Hossi swoją umiejętność ostateczną, ale chyba nie zdąży obronić tej wieży, chociaż teraz jest próba, żeby osłonić. Nie ma sensu dla Arcyx nawet to brać, powiem ci szczerze. Bo... Ale zobacz, jednocześnie na dolnej alei, co się wydarzyło. Jeden za jeden, zobaczmy. I zostaje Dambaj na mapie, więc to jest lepsze dla Piast Gliwice. Powiedziałbym, że ta wieża na górnej linii nie jest super ważna dla Arcyx. Nie oszukujmy się, to, że ani teraz nie dobije tej wieży, nic nie zmienia, bo ona jest na tyle obita, że jakakolwiek następna akcja i to się uda. Matisław! Pierwsze paczki, pierwsze zejście, pierwsza eliminacja dla niego. 1-0-1. Naprawdę rzadko widujemy, żeby Korkiemu udało się używać tych paczek skutecznie, bo teraz każdy wie, jak się gra z tym Korkiem. Prawda, te pierwsze dni nowego Korkiego nikt nie wiedział, jak na to zagrać, ale tutaj to było bardzo klasyczne zagranie. Nie miał szansy Wasim Niwak tutaj, tak? Ładne paczki zagrane. Rypsen był w tym wszystkim trochę szczęśliwy. Jakby jego tutaj nie było, to jeszcze gorzej by to się potoczyło. Najprawdopodobniej do Piast Gliwice. Bez błędu. Bez błędu jak na razie. Bez błędu R6. Ale wciąż nie wiemy do końca, jak się potoczyła ta sytuacja na dolnej, ale smok jedno jest pewne. Piast Gliwice zgarnia pierwszego smoka, a więc oceaniczny wędruje już do nich. Komu to się najbardziej przyda? Chyba Dambajowi Blue, ale jest natychmiastowa odpowiedź. I jest Arcyx, bardzo ładnie. Wiedzą, że górna linia jest zdominowana, wiedzą, że przeciwnik jest na smoku. Matisław odpycha środek. No, bardzo mi się to podoba. I te struktury... Oko za oko, prawda? Tutaj zobacz, przede wszystkim heraldzicy. Zobacz, że górna leja również jest już mocno nadwyrężona. Dodatkowo wzięty herald teraz dla Ipona, więc
te struktury zaraz mogą się szybko posypać, jak domek z kart, naprawdę. Oczywiście żal używać tego Heralda na górnej linii, Matisa pod naporem. Trafione to ogłoszenie, bo tam bardzo obita wieża, ale proszę bardzo, Arsix podejmuje decyzję, chyba pojawi się przy środku. I wreszcie się dowiemy. Ale wspomnijmy o tym, co było wcześniej, zobaczmy, co się tutaj stało. Trafiona klatka Raxo. I jest wejście od Renifera. To była ich inicjatywa. Zauważ, że jeszcze oczywiście bomba bezlitośnie tutaj go wykańcza. Odpowiedział ogniem i dzięki temu jakoś się ta sytuacja wyrównała. W międzyczasie widzieliśmy, jak spłynął Ipon. Nie wiem, dlaczego tu spłynął, bo to wyglądała też jak decyzja Arsixa. Ale oni chyba jeszcze na tym nie skończyli. Zobacz, Rybson mocno na Raxo. Muszę pochwalić Piast, że zamienili linię. Bo ta górna linia była nie do odratowania, a przy tej zamianie linii nagle udaje im się nie tylko eliminację zdobyć, ale też ograniczyć przeciwnika. I Renifer, on musi jak najszybciej to odepchać. On chyba nie czuje zagrożenia. Zbliża się Raxo, nie ma błysku. Nie ma uzdrowienia, ale teoretycznie ma ten odskok. Biegnie Ipon, czyli chyba Arsix się tutaj wybroni jednak. Ale brawa dla Piast, bo bardzo przedłużyli wzięcie tej górnej wieży, a to powinna być formalność. Oczywiście pamiętajmy, że i Renifer i Raxo pewnie też najprawdopodobniej w końcu znajdą na to moment. Ale zobacz, co tu się dzieje. Pojawia się Ipon i zaraz może się zrobić naprawdę niebezpiecznie dla zawodników Piast Gliwice. Blue, czy upadnie po raz drugi? Zaraz się dowiemy. Dambaj odpowiada ogniem. On, spływają mu te punkty zdrowia. Będzie musiał upaść na pewno. Ale zobacz, Dambaj został tutaj troszeczkę za długo. No teleport Kackosa chyba eliminację. Trochę za dużo. Zobaczmy, czy Kackos był tutaj potrzebny? Nie. Na dolna linia będzie atakowana. Są te lekkie błędy z jednej i z drugiej strony. Piast Gliwice fajne zagranie z tą zamianą, ale nie przewidzieli tego, że ten kwiatek dalej stoi. Byli tam zawodnicy, to jest standardowe zagranie, żeby zniszczyć ten kwiatek. Daję dalszy przykład. Czy Ipon jest potrzebny do wzięcia tej wieży? Nie. No, budzi się we mnie ten trener, jak oglądam tę polską scenę. Jak oglądam oczywiście zagraniczną, światową, ciężko mi skrytykować. To nie jest ten poziom, który kiedyś reprezentowałem, prawda? Ale tutaj widzę te małe elementy, które duże zmieniają. Ipon o sekundę tutaj za długo. Ten teleport niepotrzebny, pół wieży straconej. I dużo stworów też. Kackos może potem będzie żałował, jeżeli będzie przegrywał jeden na jeden na Simniwaka. Co teraz z tym Heraldem? Tempo musi być narzucone. Na razie powiedziałbym, że najczystszą grę, jaką widziałem, to chyba była Wisła, ale... O, i mamy moment, w którym Ipon został wyłapany. Zobacz, on miał tutaj to była inicjatywa Arsix. Fajny pomysł, ale spotkał się z mocnym rozczarowaniem od Piasta i świetne wyjście od Hostiego, więc nieruszeni tutaj zawodnicy Piast Gliwice. No, mamy zamianę 5 do 2. Dobrze, to jest takie teraz nowoczesne, prawda, że ten Kork idzie szybko na boczną linię. Podoba mi się to szczególnie dla Tristany. Teraz jest fajny moment dla Tristany. Ona już nic nie musi myśleć w tej grze. I ma przewagę. Teraz gra się na autopilocie, gdzie po prostu będzie stał na środku Renifer i zgarniał falę za falę. Oczywiście ten styl gry Reklesa z Fnatic przypominamy, gdzie on na bocznej linii zgarnia stwory, ale według mnie to jest też fajne i proste do wykonania. Herald, czy w tempie schodzi Matisław, schodzi Kackos, wydaje się, że to jest wszystko w tempie. Czy Rybson wejdzie? Czy późno Kamile. Czy Renifer zdąży osłabić wieżę? Na to wygląda, a więc pierwsza struktura na środku już upada. To jest druga na konto Arsix. Jeszcze, czy będzie druga szarża? Czy oni zdążą powstrzymać te heraldice? Wygląda na to, że nie. Więc również Inner Turret mocno nadwyrężony. No jaka będzie teraz odpowiedź od Piasta Gliwice? Że zobaczmy, klatka trafiona. I Raxo w dobrej pozycji w tej grze, 1-0-2. Wcześniej oczywiście użyty już ten jego stoper, no i w takim razie już nie będzie tego stopu. Zobaczmy, ta wieża powinna być obroniona. To jest tylko jedna fala. No i zobaczmy, Ipon używa umiejętności ostatecznej, ładna obrona. Najważniejsze dla Arsix teraz zatrzymać tempo przeciwnika i teraz przycisnąć. Pytanie, czy tą dolną linię, Matisław tutaj próbuje znaleźć przeciwników. Klatka może być skuteczna, zobaczmy. Blisko. Nie sięgnęła Dambaja, a to już oznaczałoby spore kłopoty dla drużyny Piast Gliwice. Mogłoby nawet poskutkować drugą wieżą. Tak, smoki, dolna wydaje. Wieża. Arsix nie ma co tutaj mi trężyć, prawda? Kackos, nie wiem, na razie powiedziałbym, że niektóre zejścia są nie w tempo. Wydaje mi się, że trochę dużo stracił. Wydaje mi się, że to, co on zrobił, było dobre, ale dało się to zrobić bez straty sporej części punktu zdrowia na dolnej wieży i bez straty stworów. No i następny ruch dla Arsix. Zagrać tę dolną wieżę. No, chcemy jednak oglądać te ciągłe wymiany i agresję ze strony drużyny wygrywającą. 3000. Przypominam oczywiście, że Arsix nie musi też. Daje się, że mają lepszą kompozycję na późniejszym etapie. Czy nie muszą naciskać? Mogą to spowolnić. Zobaczymy, bo Simliwak chyba nie ma takiego planu. Daleko jest Kackos i trochę popchnie chyba tę wieżę.
Jest Rybson również w gotowości, żeby tutaj zaskoczyć top lanera drużyny przeciwnej. Zobaczymy. Simliwak jeszcze nie odkrywa wszystkich kart. Niedaleko ale też Ipon. Jednak ten Kha'Zix w tej grze, no brakuje mi go. No, więcej zagrać z jego strony. Kha'Zix jest dla mnie bardzo ciężką postacią pod tym względem. Jeżeli coś ci nie wyjdzie, to jest naprawdę ciężko. No, ale zobacz, jest Ipon niedaleko. Czy zdążą zdjąć Katkosa? Obawiam się, że nie. Jest jeszcze oczywiście umiejętność pasywna z jego ultimate'a. Blue, w razie czego był blisko. Obroniona wieża, to jest najważniejsze. Teraz musi zareagować R6. Dużo zawodników na dolnej części mapy. Powinni gdzieś przycisnąć. Ale ten duet powinien zejść na dolną rzekę po prostu. Co z tą górną linią? Chyba pójdzie tam Katkos. Duet ze strony R6 powinien nacisnąć na dolną rzekę, skoro tutaj tylu zawodników było, wyczyścić, zrobić wizję. Robią to teraz, kiedy Piast Gliwice już jest na tej rzece. Mogli to wcześniej i tak to chyba wyjdzie, bo mają przewagę. Mhm. No i spójrzmy w takim razie, co z tym smokiem. Ale bardzo zobacz, dziwne, że Matisław jest tu wyłapany. Matisław, co on tu robi? Jak on się tutaj znalazł? I wygląda na to, że Rybson zgarnia drugą eliminację. W tym samym czasie zauważ, że Hosti naciska na górę. Więc trochę jakby odzyskali rytm zawodnicy Piasta Gliwice. To po prostu była głupota całej drużyny, że Matisław tu padł. I jeszcze wezmą smoka. Po pierwsze, gdzie była kontrola tej dolnej rzeki ze strony duetu? Tutaj spokojnie na tej rzece dało się powalczyć, odprowadzić nawet Matisława. O ten smok nie warto trochę tutaj ze strony Ipona za bardzo walczyć. Ale można zagrać umiejętności. No, żal tego nie spróbować, zobaczmy. I to była próba, prawda? No tak. No ale tak. Nieskuteczna tym razem. Gliwice, pierwsza akcja ze strony Rybsona udana. Czy to będzie za późno, zobaczymy, ale to będzie jego styl gry. Próba wyłapania. Bardzo mi brakuje tego, żeby R6 dobrze weszło na dolną rzekę i tam stworzyli presję pod dolną linię. Teraz będzie ciężej, bo udało się tutaj Simliwakowi wziąć tamtę wieżę. Mm-hmm. Spójrzmy na tabelę. Kacko z 20 do przodu, niezły wynik. Hosti do przodu 20, też niezły wynik. I Dambaj do przodu, czyli w tych stworach Piast Gliwice lepiej. Piast Gliwice lepiej, ale to chyba nie przekłada się do końca na złoto. Z tego co widzieliśmy, że te różnice są na razie minimalne. Póki co 2000 ogólnie dla R6T. Nie no, spokojnie. Jakby oni wykonali sporo dobrej roboty. Udało się wziąć górę, środek. Smoka jeszcze nie. No to Piast na odwrót. Piast powinno atakować górną wieżę. Skoro na dolnej linii radził sobie całkiem nieźle Simliwak, mimo tego deficytu, powiedzmy, w stworach, nie rozumiem, po co Piast Gliwice tutaj zdobywa kontrolę, to nie za bardzo im pomoże. A z drugiej strony, jeżeli można za darmo wyczyścić wizję, to czemu nie? Ale Piast Gliwice w takim razie może powinno spróbować właśnie Matisława ruszyć. Raz już padł, wydaje się, że przyjdzie tu Rybson od krzaków i to jest bardzo łatwa eliminacja Matisława. Proste zagranie do wykonania, nie wydaje się, żeby tam wiele mogło pójść źle. Na pewno trudniej byłoby na Katkosa, który już ma czarny tasek, zauważ, a Simliwakowi jeszcze brakuje jego Triforce'a. I jest jeszcze oczywiście ten jego ultimate, który kupuje mu sporo czasu i widzieliśmy to w przypadku poprzedniej walki, gdzie Ipon bez trudu zdążył tam go wesprzeć. Najpowolniejsza dzisiejsza gra. Przypominamy, pierwszy pojedynek, sporo tempa narzucone przez Wisłę w ich zwycięstwie przeciwko Szacie Maga. No, w drugim pojedynku również bardzo interesujące spotkanie. Bardzo duże tempo, mimo że spotkanie było dłuższe, bo tam wracało do gry mimo wszystko Akademia Ultraligi. W trzeciej mapie dzisiaj mieliśmy zwycięstwo nad Illuminar, o dziwo, ze strony Pompy. Raczej o dziwo, Pompa miała oczywiście szansę, ale wiadomo, że Illuminar musi być faworytem, jeżeli chodzi o Polskę. Jeszcze dużo musiałoby zapracować sobie Pompa i Illuminar stracić, żeby zaczęto już mówić o ekipach, które grają przeciwko Illuminar, że są faworytami. Mhm. No i dzisiaj wydaje się, że ta ostatnia mapa jest najpowolniejsza. 20 minuta, nawet nie chodzi o złoto, czuć ten letarg, ale to mi się podoba, to jest wybudzenie z letargu. Przemknął tu Blue i wydaje się, że to jest najłatwiejszy cel na mapie teraz. Nawet jeżeli nie padnie Matisław, to wystarczy wieżę wziąć i bardzo mi się podoba to, że Blue się nie pokazuje. Bo teraz nie do końca Matisław ma pewność, to jest tu czy nie ten przeciwnik, ale musi to respektować. A Hosti robi sporo presji i chyba uda mu się ściągnąć tę strukturę. Na to wygląda, to jest druga wieża dla Piasta Gliwice. R6, nic w zamian. Ani atak na dolną wieżę, wiesz co jest najlepsze, że cała górna rzeka przejęta, czysto teoretycznie Piast mogłoby nawet rozważyć jakiegoś Barona,
No nie, tam nie ma kto wytrzymać. To jest trochę problem dla Piast. Mhm. W ogóle Kazik zawsze miał ten problem. Kiedy był taki czas, kiedy Tabasco jeszcze grał w Illuminar, ja trenowałem, to mega popularny wtedy był Kazik. I fajnie, że Tabasco wyłapywał kogoś w dżungli, ale notorycznie zauważałem taki problem. Co z tego, że mamy ogromną przewagę? Kazik to jest jedna z wręcz najgorszych postaci do robienia barona w jakiś sprytny sposób. Musisz tak naprawdę być w pięciu. On bardzo dużo obrażeń otrzymuje od tego barona. Niby ma duże obrażenia tym baronie, ale to nie wystarcza w takiej 20 minucie. Tutaj nie spodziewałem się, żeby Pians mogło sobie łatwo zrobić barona. I proszę bardzo, sytuacja jest dalej równa. Niby okej dla R6, ale wydaje mi się, że oni mogli spokojnie przewagę powiększać. Za 2 minuty pojawi się oceaniczny smog. Chyba dla Piasta Gliwice bardziej opłacałby się w kontekście tego barona, o którym opowiadasz, oczywiście Górski. No ale nie ma co tutaj gdybać. Smok oceaniczny za 1,5 minuty. A jaki będzie kolejny ruch Piasta? Czy oni zdecydują się naciskać gdzieś, może na Kackosa? Widzimy, że Syn Miwak już ma swojego Triforce'a. Dalej powinni szukać jakichś pojedynczych celów z Rypsonem, tak jak na górnej linii. Tam udało się wziąć wieżę, następne wyłapanie może środek, a następne wyłapanie może baron, więc no tutaj na pewno wszystko zależy od Kaziksa. Musisz nadawać nim tempo, ale a tutaj jakaś walka. A propos tempa, wydawało się przez chwilę, że Piast decyduje się na jakieś ostrzejsze wejście, zwłaszcza, że Matisław był na górze. Nie wiem, po co Piast tak długo tu stoi, ta fala jest dosyć daleko, mogli w tym czasie spokojnie podejść pod raptorki, ale to jestem ja, te sekundy oczywiście patrzę. No dobrze, zobaczmy, wieża atakowana. Czy to się uda, wypchnięty Ipon, bardzo defensywnie również przyjmuje na siebie sporo obrażeń, to chyba będzie wieża, tak, to będzie trzecia struktura dla Piasta Gliwice, udaje im się powolną grą i tak na spokojnie jakoś to wyforsować. Jeszcze klatka, trafiony hosti, przyjął na siebie trochę obrażeń. Ale to nie będzie miało wpływu. Widzimy, górna aleja puszuje i tam już sypią się pingi. Ktoś musi się tam przejść. Nie wiem, czy tutaj R6 trochę nie jest w tej takiej skorupie bezpieczeństwa późniejszego etapu gry. Nie chcą chyba walczyć o nic. Oczywiście to może wyjść. To może skutkować tym, że Piast traci cierpliwość. I w takim razie dla Piast zadanie tego trudnego z barona z tym Kaziksem zrobić. Tak jak wspomniałeś, nie ma smoka górskiego dla nich. Wziętego. Musiałby chyba Syn Miwak przyjść na tego barona, bo sam Blue nie wystarczy, żeby tutaj wytrzymać te obrażenia. Jest to oczywiście spory potencjał dla R6, żeby wrócić do tej gry, ale co innego może zrobić Piast? Spróbować zagrać wieżę drugiego poziomu? To musi po raz kolejny wtedy być po prostu wyłapanie Rypsona, ale jeżeli R6 tak defensywnie gra, to bardzo dziwię się, że ktoś miałby gdzieś dać się wyłapać. Ale zauważ, że Blue przez te wszystkie rotacje, które obserwowaliśmy w trakcie całej gry, jest bardzo stratny w poziomie. Mhm. Z 8 poziomem w 23 minucie. Coś jest nie tak. Strasznie. Raxo ma 11 poziom i dalej chodzi gdzieś tam po mapie. No Blue powinien się chyba nad tym zastanowić. Nad swoimi poczynaniami. Z drugiej strony, jeżeli jesteś Rakanem, a jak będziesz do tyłu, to nie będzie koniec świata, czysto teoretycznie. Dobrze, teleport na dolnej linii, tam jakaś walka nam następuje, Matisław się oczywiście tam pojawi, no i będzie też Kazik z tym wszystkim. I zobaczmy, Rypson, szybciutko. Bardzo dziwna sytuacja. Jakiś teleport na dolnej linii na tym etapie, jakieś niespodziewane sytuacje. Teraz Matisław i Kackos teoretycznie oddzieleni, ale atakowanie wieży drugiego poziomu na środku, to nie może być efektowne czasowo. No, to w ogóle nie powinno wyjść. Ale ja nie zobacz, wiem, dlaczego nie jest w stanie puszcza, zawalczyć choć i robi tutaj sporo presji i ta wieża upadnie. To jest wbrew bardzo temu, dziwne. Co mówisz, R6 jakby nie podejmuje walki. Tutaj jedna klatka i spokojne odepchnięcie fali, albo nawet może wyeliminowanie przeciwnika. Ten teleport Matisława na dolnej linii. Bardzo pokubiony wygląda R6. Przypominam, to są bardzo doświadczeni zawodnicy. Ja tutaj sam obstawiałem R6, więc dziwi mnie. O, zobacz, jak szybciutko spłynął Raxo. Momentalnie wyłączony przez Hostiego. Wyłączony dokładnie przez Dambaja, ale miałem wrażenie, że to Hosti wsadził tam lwią część obrażeń. Teraz Matisław bez many. Również naciskają na niego zawodnicy Piasta Gliwice. Tam nie ma wieży do wzięcia. Ale zobacz, budują presję, a Syn Miwak ma sporo czasu, żeby też na dole ponaciskać. Tak, widzimy na dodatkowym ekranie, że on cały czas tam się kręci. Ma do dyspozycji swój teleport. Kackos również. I czy to będzie podejście pod tego właśnie na Shora, o którym wspomniałeś, który może być troszeczkę trudny dla nich.
to matchmen i on musiał podejść. Czy to kupiło wystarczająco czasu? Bo to jest ten problem dla Piast. Oni mają łatwego barona. Tak, chyba muszą się tutaj wycofać. No, a Matisław, patrz, wszystko się wyjaśnia, tak? Ten baron byłby niebezpieczny. No i to jest problem. Są te eliminacje, ale to jest cały czas 1500 sztuk złota przewagi. Mm-hmm. I moje zasadnicze pytanie, czy jest w stanie Piast coś tutaj przycisnąć? Znaleźli Raxo? Szczerze, co z tego? Bo Arsix ma lepszą kompozycję potem. Dla Arsix zrobienie barona jest dosyć proste, szczególnie jak już ostrze nieskończoności będzie dostępne dla Matisława, jak i dla Renifera. Nie wiem, to jest kompozycja na wczesny etap gry. Dla mnie, ze strony Piast. I ten Kha'Zix będzie coraz więcej tracił. To jest moja obawa dla nich. No i oczywiście wierzę w to, że Matisław, na razie to nie jest wybitna gra w jego wykonaniu, ale im dłużej ta gra będzie trwała, wydaje mi się, że on jest w stanie spokojnie na tym korkim jednak zdominować. Ale mam wrażenie, że Arsix brakuje jakiegoś takiego przełomowego momentu i brakuje pewności siebie teraz na to, co zrobić. Trochę są zagubieni i tylko odpowiadają na ruchy Piasta, które również są trochę szalone, tak jak to podejście pod Inner Tureta na środku i oddanie go zupełnie za nic. Wydaje się to dziwne. Zasadnicze pytanie, kogo byś wybrał jako MVP tej mapy, jakbym miał się ciebie spytać teraz? Na ten moment? Tak. To jest trudne pytanie. Chyba nikogo. No wiesz właśnie, co? My musimy poczekać, aż ktoś tu pokaże coś niesamowitego, bo na razie to wygląda, jakby drużyny się troszeczkę przewracały o własne nogi z porównaniem do tych innych spotkań, które dzisiaj mieliśmy. No nie jestem autentycznie w stanie na chwilę obecną wybrać jakiegoś MVP. W tej początkowej fazie może gry Ipon. No może, ale Ipon na początku mi się podobał, bo parę ładnych zagrań na Rypsona i też reagował ładnie na niego na mapie, gdzieś tam się pojawił i czytał jego ruchy. No ale zobaczymy, teraz jakaś pułapka od Piasta Gliwice, jednak rezygnują z niej. Nie było podejścia od Arsix i to zabierają się baron. Zobacz. Za barona, który może być problematyczny, bo nie ma szybko schodzi, komu wytrzymać tych obrażeń. Sinliwak wciąż na dolnej alei, tam naciska. Hossi robi sporo presji i czy uda się tutaj wyłapać? Zaraz zobaczymy. Ipon wykluczony. Na dolnej linii problem dla Kaskosa. Gliwice teraz jakby wychodzi z pozycji siły. Dodatkowo jeszcze mówisz, Kamil naciska na dole. Chociaż udało się teraz chyba wypchnąć Sinliwaka. No dobrze, ale Piast nie odpuszcza. Wiesz co, ten baron nie szedł tak źle, jak myślałem. Dobry teleport od Kackosa. Co tu robi Kackos? Czy to mu się uda? Czy uda mu się zaskoczyć teraz? Tu będzie duża kanapka, zobaczmy. I może się zrobić ciekawie, nie, ale on się wycofuje. I są obrażenia oczywiście od Syndry. I szedł to Hossi zgarnia kolejną. Jest Sinliwak i to jest absolutne wykluczenie zawodników R60. To jest Ace? Nie, jeszcze jest Kackos. Jeszcze jest Kackos, który cały czas gdzieś się tam ukrywał, ale nie udało mu się wejść. I obawiam się, że nie będzie w stanie przeszkodzić teraz Piastowi. R6 nie zgrało się w czasie. Bardzo też trzeba pochwalić Piast, że wyszli. O, miałem obawy co do tego barona. Jednak Piast gra agresywniej w tej grze. Dziwna sytuacja z tamy R6. Wygrywali i nagle przestali. Przestali cokolwiek robić na mapie. I Piast Gliwice, ja nie chcę powiedzieć, że zagrali wybitnie, ale przynajmniej wykorzystali to, że przeciwnik im pozwala. I ten baron nie powinien być taki prosty. Sporo obrażeń otrzymywanych. Najważniejsze to było, czy Piast jest w stanie mądrze wyjść z barona, bo gdyby tam zostali, to przecież bardzo dużo obrażeń by otrzymywali tę kompozycją. Zrobili to. Więc brawa dla nich przede wszystkim pod tym względem. Już kilka razy przy tym baronie udawało się kogoś wyłapać. Teraz już powinno być dla nich łatwiej. Szczególnie, że wcześniej bardzo dużo roboty wykonał Sinliwak na tej dolnej linii. Najważniejsze teraz dla nich, ładnie zsynchronizować. Próba ustawienia tutaj jakiegoś 1-3-1. Chyba nie jestem tego fanem. Mm-hmm. Skoro wcześniej Piast podeszł pod tę wieżę drugiego poziomu na środek i Arsix to tak oddało, to nie wiem, czy teraz nie mogliby to samo zrobić. Ściągnąć i Kha'Zixa, i Syndrę na środkową linię, albo zrotować środek na dolną linię i wtedy to zagrać. I to, co zrobił teraz Hossi, Renifer spalił dwa swoje samonery w oczekiwaniu na ostateczną umiejętność Syndry i teraz już był bezbronny, dodatkowo Matisław wykluczony. No cóż, bardzo przykry widok dla R6 Team. Zobaczmy, naciskają, oni naciskają, udało się zrobić już wieżę na dole i tak samo na środku. Wow, ładna. Kolejny wybuch. Ładna kontrola ze strony Piast, atakują trzema liniami.
To jeszcze takim kaziksem, to teoretycznie nie jest takie łatwe, ale oczywiście Rybson, pamiętajmy, że teraz te rakietki się ulepszają w tym kaziksie. Są trochę obrażeń zadaje, proszę bardzo. Matisław naciska, płytkie wejście jest po trzy już linie. Zniszczony inhibitor na środku, teraz Simliwak już się zabiera za górną aleję. Tam również wieża zniszczona, więc wszystkie inhibitory otwarte, w tym jeden zniszczony. Kackos bezbronny, nie jest w stanie na to jakkolwiek odpowiedzieć. No, Renifer tak samo. Tak po prostu? Na to wygląda, oni się wycofują. Nie ma w ogóle żadnego podejścia. Nie ma woli walki ze strony R6 Team. Oni po prostu oddają tę grę, oddają za nic. Może teraz Matisław, Kackos coś tutaj zagrają. Na to wygląda, udaje się Reniferowi wykluczyć Simliwaka. I wypierani są z bazy teraz zawodnicy Piasta Gliwice. Chociaż w międzyczasie widzieliśmy, że spore roboty tam wykonał Hossi. I jest już wieża zniszczona. Rybson wskakuje tam w środek, udaje mu się wykluczyć jeszcze kolejnego zawodnika. Matisław również upada, to jest zwycięstwo. To jest zwycięstwo, które przyszło zaskakująco. Nie powiem szybko, ale powolna gra, gdzie Piast ma kompozycję pod środkowo wczesny etap gry, R6 z przewagą, które nic nie zrobiło i nagle